Dzień dobry, Andrzej Muter, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Kłaniam się Państwu nisko. Ja w Narodowym Funduszu odpowiadam za wdrażanie instrumentu finansowego, teraz to się nazywa programu LIFE, i miło mi powitać Państwa na tym naszym webinarium. Spotykamy się w trudnym czasie dla nas wszystkich w czasie ograniczonego dostępu. Pracujemy w większości z domu i też my jako instytucja musieliśmy zmienić podejście, jeżeli chodzi o naszą ofertę szkoleniową dla Państwa w zakresie LIFE-u. Stąd po raz drugi mamy możliwość przeprowadzić szkolenie za pomocą webinarium. Okazuje się, że sytuacja, która nas otacza, sytuacja pandemii może mieć też pozytywne rezultaty i w ten sposób traktujemy to, podchodzić do tej sytuacji. Jest to nie dość, że nowe doświadczenie dla nas, jeżeli chodzi o komunikację w zespole. Natomiast z pozytywów jest to, że no po raz pierwszy tak właściwie takie webinarium dla Państwa organizujemy. To webinarium będzie nagrywane, tak więc będą Państwo mieli dostęp nie tylko do prezentacji po naszym webinarium, ale także za jakiś czas udostępnimy Państwu także wideo. Tak więc no to są ewidentne plusy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o podprogram Środowisko, to nasze spotkanie jest pierwszym z serii, które dla Państwa organizujemy. Celem tego pierwszego spotkania jest zapoznanie Państwa z programem LIFE. To ma być takie ogólne zapoznanie, czyli podstawowe informacje będą Państwu przekazane z nakierowaniem na przygotowanie fiszek. Natomiast pod koniec maja przewidujemy kolejne spotkanie dla tych Państwa, którzy uznają, że składacie Państwo wniosek do Komisji Europejskiej i będziecie przygotowywać fiszki. I to spotkanie już będzie bardziej dedykowane dla tych zdecydowanych, czyli będziemy wchodzić bardziej w szczegóły, jeżeli chodzi o program. Nie będziemy przedstawiać tych podstawowych informacji, które Państwo usłyszą na początku, natomiast już będziemy bardziej szczegółowo wchodzić w sam formularz fiszki, no w kontekście też wniosku, który Państwo będą, całego wniosku, który będą przygotowywać. Chciałbym Państwu w tym momencie przedstawić prelegentów. Spotykamy się tutaj w bardzo przyjaznym gronie i miałbym prośbę, gdyby prelegenci, ci, którzy są, żeby włączyli kamery i żeby się nam pokazali. Jest z nami przedstawiciel Komisji Europejskiej, pani, a konkretnie EASNA, agencji, która wdraża LIFE, pani Małgorzata Piecha. Nie ma jeszcze. Jeszcze nie ma. Kolejnym prelegentem, który też będzie Państwu przedstawiał informacje, prelegentem zewnętrznym będzie pan Zbigniew Karaczun, który jest monitorem projektu. Pewnie też jeszcze nie ma. No i będziecie Państwo też mieli możliwość wysłuchania prezentacji beneficjenta programu LIFE, pana Grzegorza Nieradkę. Może w tym momencie, na momencik udostępnię Państwu program, żebyście Państwo to zobaczyli. Na początku ja przedstawię Państwu podstawowe informacje, wprowadzenie do programu LIFE, potem pani Małgorzata Piecha, oczekiwania komisji, jeżeli chodzi o program LIFE w komponencie ochrona środowiska, efektywne zarządzanie zasobami. Potem będziemy mieli sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie prezentacji. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań, korzystając z tego kanału Q&A. I po dwóch pierwszych prezentacjach
po dwóch pierwszych prezentacjach będziemy odpowiadać na Państwa pytanie. Następnie oddam głos panu Radkowi Domagale, którego Państwo już mieli okazję poznać, który specjalizuje się w mojej komórce, w naszej komórce projektami, w projektach środowiskowych i klimatycznych. Więc tutaj zapoznacie Państwo się z podstawowymi informacjami dotyczącymi metodyki przygotowania projektu. Następnie pan Zbigniew Karaczun przedstawi spojrzenie osoby, która jest monitorem Komisji Europejskiej. Monitor Komisji Europejskiej to jest taka osoba, która w imieniu Komisji Europejskiej monitoruje projekt, jest w codziennym, bieżącym kontakcie z beneficjentem, raportuje miesięcznie, raz w roku przyjeżdża na projekt. No i monitor ma nieocenione doświadczenie w kontaktach z państwem i ma bezpośrednią wiedzę na temat problemów, które państwo, już beneficjenci, mają w trakcie realizacji projektu. Dzień dobry Andrzeju, dzień dobry Państwu. Jestem z Państwem, będę słuchał. Także bardzo się cieszę, że jesteście Państwo. Widzę, że 112 osób dołączyło, więc bardzo się cieszę, że tak liczne grono będzie nas słuchało i mam nadzieję, że dzięki temu dużo dobrych projektów LIFE-u będzie z Polski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia później. Do usłyszenia, dziękuję bardzo, Zbyszek. Potem też będzie seria pytań. Małgorzata Piecha z tej strony. Nie wiem, czy mnie Państwo słyszycie. Słychać pewnie widać, albo się zaraz pojawię. O, bardzo się cieszę. Ja cały czas z Państwem jestem, nie wiem, dlaczego wcześniej nie mogłam się podłączyć, tak? Nie słychać mnie było. Mam nadzieję, że teraz słychać i może zaraz nawet będzie widać. Już widać, a słychać już nawet było wcześniej, tak więc bardzo super. Się cieszę. Jestem, bardzo się cieszę również. Do usłyszenia w takim razie, usłyszymy się również później. Dobra, świetnie, dziękuję Małgosiu. Wrócę może do prezentacji, do programu. Jest tutaj. No i potem zaprosimy pana Grzegorza Nieradkę, żeby przedstawił Państwu doświadczenia, jeżeli chodzi o wdrażanie projektu. Wydaje się, że opinia beneficjenta jest bardzo istotna co do przyjazności, jak ten instrument jest przyjazny dla Państwa i jakie możecie Państwo mieć korzyści z realizacji projektów, bo warto wiedzieć, że korzyści możecie mieć różnorakie, w tym także biznesowe. I na końcu ja podsumuję Państwu rolę, jaką pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska we wdrażaniu programu LIFE. Przejdę w tym momencie do prezentacji, do pierwszej prezentacji, którą Państwu przygotowałem, czyli do wprowadzenia do programu LIFE. Proszę Państwa, pierwszy slajd, który Państwu pokazuję, ma za zadanie uświadomić Państwu, że LIFE ma już długą historię. Proszę zobaczyć, niedługo będzie LIFE obchodził 30 urodziny. Został ustanowiony w 1992 roku i przede wszystkim miał służyć wsparciu finansowym wdrażania sieci Natura 2000 w Unii Europejskiej. W tym roku została uchwalona przez Parlament Europejski, zostało rozporządzenie, dyrektywa PTASIA, w ramach której ustanowiona została sieć Natura 2000. No i od tego czasu, rok do roku, co jest też bardzo istotne i to jest dużą zaletą programu, rok do roku Komisja Europejska powtarzalnie ogłasza nabory. Jak widzicie Państwo, program się zmieniał. Zobaczcie Państwo, tak właściwie w kolejnych perspektywach jest informacja co do tego, że zwiększył się budżet, zmienił się także układ i jakieś takie wewnętrzne regulacje. Niemniej jest pewne, że LIFE
od 1992 roku jest wdrażany i będzie też wdrażany w następnej perspektywie finansowej. Tak więc jeżeli Państwo nie zdecydują się składać wniosku w bieżącym naborze, ostatnim naborze tej perspektywy finansowej, to zachęcamy do Państwa do myślenia też perspektywicznie. Możecie Państwo w przyszłym roku, ale też możecie zaplanować już długoterminowo, no, że złożycie wniosek za 4-5 lat, jeżeli tak sobie taką koncepcję też biznesową macie. Proszę zobaczyć, tutaj łącznie zostało wdrożonych w tym okresie ponad 5 tysięcy projektów, z tego znaczna wartość, około 40%, to są projekty z tego obszaru. Tych projektów jest dużo, ponieważ one mają mniejsze budżety w porównaniu do projektów przyrodniczych. Jakie są cele programu? No cele, generalnie to program służy ochronie środowiska, tak więc jeżeli Państwo myślą o wniosku, który, o jakimś innowacyjnym rozwiązaniu w zakresie ochrony zasobów naturalnych, gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu, poprawy jakości środowiska, to jest instrument dla Państwa. W tym momencie program LIFE jest podzielony na dwa podprogramy. Podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Jeżeli chodzi o klimat, no to będziemy mówić, przedstawiać Państwu założenia tego podprogramu 7 maja. Przyrodę i różnorodność biologiczną omówiliśmy wczoraj. Natomiast dzisiaj skupimy się na ochronie środowiska i efektywnym gospodarowaniu zasobami z elementami zarządzania i informowania w zakresie środowiska. Chciałbym, żebyście Państwo mieli taką świadomość, że jeżeli chodzi o dofinansowanie z programu LIFE, to Państwo i składają wniosek, i podpisują umowę, i realizują tę umowę bezpośrednio z Komisją Europejską. Tak? Czyli tutaj jest jedna ścieżka. Państwo nie składają wniosku do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu. Bezpośrednio składacie Państwo do Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej, która ocenia formalnie, merytorycznie. Podejmowana jest wspólnie z Komisją Europejską decyzja o współfinansowaniu, podpisywana umowa i Państwo realizują to przedsięwzięcie wspólnie z Komisją Europejską, korzystając z pomocy monitora. Natomiast jeżeli Państwo chcecie uzupełnić dofinansowanie Komisji Europejskiej, bo Komisja Europejska nie udziela dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, to możecie Państwo aplikować do Narodowego Funduszu. I Narodowy Fundusz pełni dwojaką rolę. Z jednej strony jesteśmy krajowym punktem kontaktowym, czyli taką instytucją pośredniczącą w wymianie informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami a Komisją Europejską. Rolę Narodowego Funduszu jako krajowy punkt kontaktowy tak szczegółowo przedstawię Państwu podczas ostatniej prezentacji, ale też pełnimy rolę podmiotu współfinansującego, czyli udzielamy Państwu współfinansowania, mamy program priorytetowy dedykowany temu, ten program został przyjęty i jeżeli Państwo chcecie od nas dofinansowanie, to musicie Państwo też do nas złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania. Ten wniosek jest uproszczony, nie chcemy dublować informacji, mamy też uproszczoną procedurę oceny. Tym niemniej, koniec końców, jeżeli Państwo będą z nami współpracować we wdrażaniu programu LIFE, to będziecie Państwo mieli dwie umowy. Umowa z Komisją Europejską i umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Jakie są typy projektów, które mogą być finansowane ze środków tego podprogramu?
projekty pilotażowe, demonstracyjne, to mówimy o podprogramie dla środowiska, natomiast w tym trzecim miejscu kampanie informacyjne, projekty informacyjne. Proszę zauważyć, co to są projekty pilotażowe i co to są projekty demonstracyjne. Pilotażowe to są, można powiedzieć, projekty innowacyjne. To jest coś, co zostało po raz pierwszy wynalezione w, co najmniej w Unii Europejskiej, a tak właściwie najlepiej na skalę światową. Czyli Państwo tutaj w ramach tego projektu testujecie przebadane już w ramach badań podstawowych rozwiązanie, które ma potencjalny efekt środowiskowy. Czyli tutaj to jest projekt pilotażowy. Drugim rodzajem projektów to są projekty demonstracyjne. Demonstracyjne projekty to są takie projekty, które testują w naszych uwarunkowaniach, w uwarunkowaniach krajowych rozwiązania, które się sprawdziły w innym miejscu. Rozwiązania, które się sprawdziły w Europie Zachodniej, które się na świecie sprawdziły, natomiast istnieje ryzyko ich prostego przeniesienia na nasz grunt. Z tym, że trzeba mieć taką wiedzę i pamiętać o tym, że proste przeniesienie technologii jakiejś z zagranicy do Polski to nie jest projekt demonstracyjny. Wdrożenie projektu demonstracyjnego musi się wiązać z pewnymi ryzykami. No i jeszcze projekty informacyjne w tym trzecim podprogramie to są kampanie, ale także projekty służące poprawie zarządzania środowiskiem, o czym za chwilę. No i jeszcze raz proszę zobaczyć, ochrona środowiska w obszarze priorytetowym, ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, tylko projekty demonstracyjne i pilotażowe. To znaczy, że Państwo nie mogą tutaj realizować projektu powtarzalnego, nie wiem, oczyszczalni ścieków zbudować, tak? Nie możecie Państwo zbudować kanalizacji. To musi być coś nowego, co wymaga testowania. Proszę Państwa, podejmując decyzję co do tego, czy składacie Państwo projekt live, to powinniście Państwo zapoznać się z tematami projektów. Proszę zobaczyć, tutaj są zaprezentowane obszary tematyczne, które są w ramach obszarów priorytetowych, czyli w ramach ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami są priorytety tematyczne dotyczące wody, odpadów, efektywnego gospodarowania zasobami, ochrony środowiska. I w ramach każdego z tych priorytetów tematycznych są tematy projektów. I Państwo, zastanawiając się, składać wniosek czy nie, powinniście zajrzeć do tych tematów projektów. Ja je za chwilę w skrócie opiszę, pokażę Państwu przykłady i zwrócę uwagę, o czym Państwo przede wszystkim powinniście pamiętać, zapoznając się z tymi tematami. Tak więc przykładowo w obszarze priorytetowym, tym pierwszym, ochrona środowiska, w zakresie przykładowe priorytety tematyczne dotyczące wody, tym środowiska morskiego. Proszę zobaczyć, tak jak wspomniałem, tutaj jest 10 tematów. Ja Państwu przedstawiłem przykładowo 3 tematy i pierwszym tematem jest podjęcie działań w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym i występowania suszy. I na co trzeba zwrócić uwagę, gdy Państwo analizują dany temat? Na to, jakie ma komisja wymagania, ponieważ w tym miejscu jest wskazane, że temat dotyczy zastosowania co najmniej jednego z poniższych środków, tak?
Czyli Państwo mogą wybrać jeden, realizując projekt, jeden, dwa albo trzy środki, tak? Natomiast są takie sytuacje, gdy komisja ma takie oczekiwanie, że to muszą być łącznie, tak? Czyli że musi obejmować wszystkie środki, które są wyliczone. Przyglądając się tematom, trzeba naprawdę bardzo mocno zwrócić uwagę na tekst, na treść tego. No i dla przykładu, tak? Proszę zobaczyć, projekty ukierunkowane na presje hydromorfologiczne zidentyfikowane w planach gospodarowania wodami w dorzeczu. I proszę zobaczyć, jeżeli Państwo będą podejmowali tematy, które będą dotyczyć tych presji hydromorfologicznych, ale które nie są zidentyfikowane w planach gospodarowania wodami w dorzeczu, to automatycznie taki temat, taka sprawa nie wpisuje się w ten temat i Komisja Europejska nie uzna tego jako wpisujący się w temat. Warto przy tej okazji jeszcze powiedzieć, że zapoznając się z tematami, Komisja w ramach wstępu informuje, tak, że generalnie to interesuje ją obszar zapobiegania powodzi i występowania suszy, tak? I w szczególności te tematy projektów ją interesują. No i potem jest zazwyczaj taki komentarz, ale niewykluczone, że możecie Państwo składać też projekty inne niż wskazane w tych tematach. Natomiast one niewykluczone, że one dostaną dofinansowanie, ale co jest pewne, one na pewno nie dostaną dodatkowej punktacji, które Komisja Europejska daje za przygotowanie projektu podczas oceny. I na to warto zwrócić uwagę, bo czasami właśnie te punkty za tematy albo za inne aspekty doprowadzają do tego albo decydują o udzieleniu dofinansowania bądź nie, uzyskaniu dofinansowania bądź nie. Tak samo proszę zobaczyć tutaj w trzecim punkcie, tak? Zarządzanie substancjami biogennymi i zanieczyszczeniami organicznymi, ale zidentyfikowane jako rezultat kompleksowej analizy luk. Czyli jeżeli nie będzie tej analizy, no to de facto projekt nie wpisuje się w temat projektu. Czyli nie dostaniecie Państwo dodatkowych punktów za to. No kwestia punktacji, kwestia powiedzmy też przygotowania wniosku, no to w przyszłości będziemy Państwu ją bardziej przedstawiać. Już de facto podczas szkoleń służących przygotowaniu wniosku, natomiast warto, żebyście Państwo już teraz też spojrzeli sobie na wytyczne do oceny wniosków, gdyż tam ta punktacja jest i możecie Państwo zobaczyć, jakich też jak gdyby też dostosować projekt do punktacji przewidzianej. Jeżeli chodzi o kampanie informacyjne, te tematy projektów w zakresie informacji i zarządzania, to ważne jest, że składając taki projekt dotyczący kampanii informacyjnych, komunikacyjnych i uświadamiających, proszę zobaczyć tutaj w obszarze informacja, to muszą Państwo dostarczyć istotne dowody na to, że zmiana poziomu świadomości jest kluczowa dla wsparcia prawidłowego wdrożenia i przyszłego rozwoju unijnych polityk, tak? Można to w jakiś tam sposób, trzeba przedstawić te dowody, no i zastanawiając się nad projektami, powiedzmy, załóżmy, że projekt będzie dotyczył segregowania, uwrażliwienia społeczeństwa na segregowanie śmieci, tak? To Państwo powinniście przedstawić pewne dane, pewne podstawy statystyczne, tak, że ta segregacja nie ma miejsca i albo jest w ograniczonym stopniu stosowana, czyli że te śmieci zmieszane, za dużo jest śmieci zmieszanych, za mało segregowanych.
i że uświadomienie społeczeństwa w tym zakresie jest bardzo istotne dla zwiększenia recyklingu, zmniejszenia ilości odpadów, które trafia na wysypisko śmieci. Także proszę zobaczyć, że jest wymóg, że powinny mieć te działania możliwie najszerszy zasięg. Czyli nie możemy tutaj mówić o gminnych jakichś kampaniach, nie możemy mówić o kampaniach powiatowych. No to powinny być kampanie informacyjne ponadregionalne, a najlepiej też ponadnarodowe. Żeby pewne aspekty, to jest też element europejskiej wartości dodanej, którą będziemy za chwilę będziemy też rozmawiać na jej temat. No i takie są tematy projektów, czyli dotyczą ekologicznego rozwoju, łączności z obywatelami i kwestii wdrażań, jakość powietrza, korzyści z wdrażania przepisów dotyczących wody. Natomiast są też działania, które służą skutecznej kontroli i działaniom na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami środowiskowymi. To już, wbrew temu, co tutaj podkreśliłem, to już jest kwestia zarządzania, to nie są kampanie informacyjne. I tutaj można pewne systemy informacyjne wdrożyć. No i wydaje się, że program LIFE daje dużo możliwości wdrażania pewnych systemów informacyjnych, też zmiany polityk dla organów publicznych. I my mamy nadzieję, że organy publiczne będą też częściej korzystać z możliwości, które daje LIFE w tym obszarze. Tutaj też przykładowo kolejne tematy projektów dotyczących tego obszaru zarządzania, czyli skutecznej kontroli działania na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami środowiskowymi. Tutaj proszę zobaczyć też promowanie dostępu społeczeństwa, także NGO, prawników, z położeniem szczególnego nacisku na skuteczne stosowanie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko. W ramach tego obszaru był realizowany projekt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który uwrażliwiał sędziów, prawników, policję na kwestie związane z ochroną przyrody i różnorodności biologicznej. Tak więc w innych obszarach też wydaje się, że takie zwiększenie świadomości jest potrzebne. Teraz, proszę Państwa, kilka zasad ogólnych przedstawię Państwu. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, w podprogramie na rzecz środowiska Komisja Europejska standardowo dofinansowuje do 55% kosztów kwalifikowanych. Zwrócę tutaj uwagę jeszcze na to, że jest obowiązkowy wkład własny w realizację projektu. W przypadku podmiotów publicznych ten wkład własny musi przekraczać o 2% sumę kosztów wynagrodzenia pracowników, którzy byli przed realizacją projektu i będą po realizacji projektu zatrudnieni przez beneficjenta. Tym niemniej, no w tym obszarze to Komisja Europejska będzie, takie mamy informacje, pani Małgosia być może potwierdzi, że Komisja rozważa uznanie wkładu Narodowego Funduszu, czyli wkładu współfinansującego podmiotu jako spełnienie tego wymogu. Proszę Państwa, jaka jest średnia wartość projektów, budżetów projektów? Polskie projekty środowiskowe, tak jak sprawdzałem, ich budżet wahał się od blisko około 500 000 euro do 4 milionów euro. Przeciętny budżet polskiego projektu środowiskowego to jest 2 miliony euro. Jakie są zasady dofinansowania projektu?
Jeszcze, gdy Państwo otrzymują dofinansowanie Komisji Europejskiej, to Komisja ma bardzo wygodny system zaliczkowy. W tej chwili jeszcze obowiązuje zaliczka po podpisaniu umowy 30%, potem 40% płatności pośredniej po rozliczeniu pierwszej i na koniec płatności końcowej. Jeżeli chodzi o ostatnie działania Komisji Europejskiej, no to możemy się spodziewać, że Komisja w tym przypadku 10% płatności końcowej przełoży na płatność zaliczkową, czyli być może już te płatności będą jeszcze korzystniejsze niż dotychczas. Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ramach budżetu mogą Państwo przewidzieć koszty ogólne. Są to koszty, które nie muszą być podparte dokumentami księgowymi, czyli są one traktowane jako koszty pośrednie. Więcej szczegółów na ten temat będziemy mówić na następnych szkoleniach. Sygnalizacyjnie, kto może być beneficjentem programu LIFE? Komisja ma bardzo, bardzo prostą definicję, że program LIFE może dofinansować podmioty publiczne i prywatne. Czyli przekładając to na naszą sytuację, de facto możemy wszystkie podmioty finansować poza osobami fizycznymi, czyli mogą to być podmioty publiczne, prywatne, komercyjne i prywatne niekomercyjne, w tym organizacje pozarządowe. Jeżeli chodzi o strukturę projektu, no to bardzo często albo bardzo rzadko teraz są projekty, które są realizowane tylko przez jednego beneficjenta. Zazwyczaj beneficjent koordynujący i współbeneficjenci, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wdrażanie projektu. W umowie Państwo też Komisja przewiduje podmiot współfinansujący, który, jeżeli Państwo będziecie mieli takie życzenie, którym będzie Narodowy Fundusz, ale co jest istotne, no nie tylko Narodowy Fundusz może być podmiotem współfinansującym. Takim podmiotem może być Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, czy też inne źródło finansowania, a zdarzały się takie projekty, które były przez organizacje pozarządowe wdrażane, gdzie podmiotem współfinansującym były firmy prywatne współpracujące z tymi organizacjami. W umowie z Komisją Europejską pojawia się także definicja podwykonawcy. Państwo we wniosku nie wpisujecie nazwy podwykonawcy. Państwo deklarują ewentualnie, że planujecie Państwo te zadania albo te części działań powierzyć podwykonawcy. Co jest jeszcze istotne w projektach z tego obszaru? I to jest elementem też europejskiej wartości dodanej. Generalnie Komisja Europejska oczekuje, żeby wyniki projektu były jak najszerzej rozpropagowane. I w tym momencie warto wspomnieć o takim dla mnie bardzo istotnej zalecie programu LIFE, która jest niezwykle cenną zaletą dla biznesu. Tak? Ponieważ celem projektu jest z jednej strony przetestowanie nowego rozwiązania, czyli przetestowanie nowego rozwiązania prośrodowiskowego, natomiast to nie jest wyłączny cel projektu, proszę Państwa, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mając ograniczone środki, to ten efekt środowiskowy ograniczony tylko do tej jednej instalacji, która powstanie, to jest bardzo mały. Stąd jest oczekiwanie, żeby rozpropagować wiedzę na temat wyników projektu. Dla nas, powiedzmy tutaj dla urzędników, dla komisji jest to definicja rozpropagowania, natomiast dla biznesu, myślę, że dobrze się Państwu kojarzy to słowo, Państwo znacie to pod synonimem wypromować.
Czyli Państwo nie dość, że możecie przetestować nowe rozwiązanie, to możecie przewidzieć środki, które z Państwa punktu widzenia pomogą Państwu wprowadzić, szeroko rozpowszechnić to rozwiązanie, czyli wprowadzić rozwiązanie na rynek. Z naszego punktu widzenia, no to Państwo wprowadzając to na rynek powodują, że ta technologia prośrodowiskowa pączkuje i ona ma większe efekty, tak? Czyli ten efekt się duplikuje. I co ciekawe, w ramach po realizacji projektu przez 5 lat Państwo muszą dokumenty przetrzymywać, pojawiają się czasami takie wizyty kontrolne i w przypadku projektów właśnie środowiskowych, no to jednym z głównych pytań kontrolujących jest to, ile Państwo już instalacji sprzedaliście, powiedzmy podobnych, gdzie to rozwiązanie już jest stosowane, czyli komisja bardzo jest zainteresowana tym efektem gdyby duplikowania rezultatu projektu. Natomiast już same przygotowanie projektu to też jest bardzo istotne, tak, że warto już na etapie przygotowania projektu wziąć sobie współbeneficjentów z różnych krajów. Są takie rozwiązania, to są takie projekty, gdzie dane rozwiązanie się bada w różnych konfiguracjach, czyli i w Polsce, i za granicą. I taki projekt, który przewiduje międzynarodowy charakter, ma większą europejską wartość dodaną, która jest oceniana w ramach projektu. I tak wygląda kwestia europejskiej wartości dodanej. Proszę zobaczyć, że podczas oceny fiszki to aż 60% maksymalnej oceny punktowej jest przyporządkowane temu kryterium. Więcej na ten temat pani Małgosia powie Państwu, natomiast proszę zwrócić uwagę, to jest niezwykle, niezwykle istotne. Podczas oceny wniosku, no tutaj jest 35%, 35 ze 100 punktów, natomiast inne kryteria też w jakiś tam sposób się do tej europejskiej wartości dodanej odnoszą, tak więc tutaj to też komisja już na tym drugim etapie też bardzo zwraca uwagę na ten wymóg. Kolejne rzeczy, na które chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to jest to, że koszty usług obcych nie powinny przekraczać 35% całkowitego budżetu projektu. To jest wymóg, który jest przez komisję tak miękko wymagany, czyli przygotowując wniosek Państwo powinniście Państwo obliczyć, ile będzie zleceń na zewnątrz i wytłumaczyć, tak, dlaczego ewentualnie przekroczyliście ten próg. No chodzi o to, żeby gdyby wykorzystywać potencjał własny beneficjenta, żeby ten potencjał też wzrastał przy okazji realizacji projektu, żeby wszystkiego nie zlecać na zewnątrz. No oczywiście, jeżeli muszą Państwo, no to muszą, tak? Co jest też istotne, kwalifikowalność zakupu środków trwałych. Mówiłem już Państwu, że program LIFE nie jest dla dużej infrastruktury, tak? No, nie oczyszczalnia, nie kanalizacja, ale można finansować wykonanie prototypu, tak? I jak gdyby ten wymóg i oczekiwanie komisji, że to nie są projekty dotyczące dużej infrastruktury, został w ten sposób, w jakiś tam sposób wprowadzony do wymagań komisji, że infrastruktura, jeżeli Państwo zaproponują, to może być, jest koszt infrastruktury jest kwalifikowany po kosztach amortyzacji, lecz nie więcej niż 25% kosztu rzeczywistego. Natomiast wyposażenie też po kosztach amortyzacji nie więcej niż 50% kosztu rzeczywistego. Są pewne wyjątki tutaj poniżej, natomiast to jest taki samonapędzający się mechanizm, który powoduje, że Państwo nie jesteście zainteresowani, żeby w tą infrastrukturę czy wyposażenie wchodzić. Ale jeżeli już musicie Państwo wejść,
No to od bieżącego naboru Narodowy Fundusz uruchomił taką linię pożyczkową, czyli mogą Państwo na koszty niekwalifikowane, w tym w projektu LIFE, w tym w infrastrukturę i wyposażenie, wystąpić do Narodowego Funduszu o pożyczkę. Jak Państwo widzicie, to wyjątkiem od kwalifikowalności zakupu środków trwałych są też koszty wykonania prototypu, czyli jeżeli Państwo zrealizujecie prototyp, to koszt wykonania w całości będzie kosztem kwalifikowanym, który Komisja dofinansuje do 55%. Ale co jest jeszcze istotne? Państwo już z tego prototypu możecie biznesowo korzystać od razu już w trakcie realizacji projektu, z tym, że jeżeli będziecie mieli jakieś przychody, no to one muszą być rozliczone w ramach projektu i odjęte od dofinansowania. I prototypy mogą być już od razu też biznesowo wykorzystywane, możecie zarabiać na nich po zakończeniu realizacji projektu. To już wtedy się z tego nie rozliczacie. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dobre dla biznesu. Powiem tylko, że jakiś czas temu jeszcze Państwo nie mogli wykorzystywać biznesowo, zgodnie z zasadami programu LIFE, przez 5 lat po zakończeniu projektu. Ten prototyp nie mógł być biznesowo wykorzystywany. Takie, jakie jeszcze ważne są informacje dotyczące programu? No już częściowo powiedziałem, czyli możliwość dalszego zastosowania i przygotowanie do rozpowszechniania, tak? Czyli nie jesteśmy nastawieni na tę instalację, tak, przetestujmy to rozwiązanie, ale jaki mamy potencjał zastosowania? Pisząc Państwo fiszkę, możecie Państwo powiedzieć, że no sam z danego projektu ten efekt środowiskowy będzie taka oszczędność energii, takie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, ale zakładacie Państwo, że to ten rynek, który jest dla tego urządzenia, przy założeniu wypełnienia tego rynku w jakimś zakresie, no to może powodować skumulowane takie efekty, tak? Druga istotna jest informacja, że no już potrzebujemy komunikować się z Komisją Europejską w języku angielskim. Fiszka obowiązkowo, korespondencja, raporty. Dobrze, żebyście Państwo mieli takie osoby w zespole z takimi kompetencjami. Z tym, że wniosek jeszcze mogą Państwo składać, czyli ten pełen wniosek w języku polskim. No, natomiast no, są też plusy i minusy składania w języku angielskim. Jeżeli Państwo sami piszą biegle w tym języku, no to pewnie lepiej składać wniosek w języku angielskim. No długoterminowość uzyskanych efektów, na to Komisja zwraca uwagę, tu przede wszystkim jeżeli chodzi o przyrodę, natomiast no, tutaj w przypadku środowiska to jak najbardziej też ten potencjał jest badany. Jest dodatkowa punktacja za zielone zamówienia publiczne, a zasadę 102% już Państwu w skrócie powiedziałem. Jeszcze będziemy o tym mówić w kolejnych naszych webinariach. Jeżeli chodzi o nowości, no to ograniczę się tylko do wyświetlenia Państwu tej informacji, bo tak właściwie Pani Małgosia skupi się na przedstawieniu też tych nowości. Bardzo dziękujemy, że Komisja Europejska pamięta i dostosowuje się do sytuacji, w której mamy i też zareagowała, powiedzmy, na ten efekt pandemii poprzez pewne udogodnienia, o których Państwo się za chwilę dowiedzą. Tak wyglądają terminy i budżety. Każdy obszar ma swój budżet, tak więc dla środowiska Komisja Europejska przewidziała 84 miliony euro w tym naborze, dla zarządzania i informacji 11 milionów euro. Zobaczę, tych środków tutaj na zarządzanie jakoś specjalnie dużo nie ma, ale jeżeli Państwo mają dobry projekt, no to warto fiszkę złożyć już później. Na etapie fiszki, no to te szanse są, powiedzmy, tak jak 1 do
czterech czy pięciu, tak jak o ile dobrze pamiętam. Natomiast już jeżeli chodzi o, jeżeli fiszka się spodoba, no to tam jeden z trzech projektów uzyskuje dofinansowanie, tak przeciętnie. Jaki jest termin naborów do Komisji Europejskiej? W środowisku musicie Państwo fiszkę złożyć do 14 lipca. Jeżeli chodzi o tę kampanię, no to do 16 lipca, trochę więcej czasu macie Państwo. W październiku powinniście Państwo dowiedzieć się, czy fiszka została zaakceptowana, zostaniecie poproszeni o pisanie wniosku. W lutym ma być termin na składanie wniosku, a w czerwcu przyszłego roku ma być termin zawarcia umowy. Wniosek składa się za pośrednictwem narzędzia bardzo przyjaznego, e-proposal. O tym więcej na następnym webinarium. Państwo mogą sobie złożyć, ściągnąć dokumenty, dokumenty dotyczące naboru, co się nazywa application package. Tutaj, gdy Państwo skorzystają z tego linku, sobie skopiują, no to wejdziecie na tę stronę i one są pobierane w formie zipu, gdzie mogą Państwo znaleźć no, angielskie wersje dokumentów, natomiast polskie wersje dokumentów są dostępne na naszej stronie internetowej. Już trzy pierwsze wytyczne mamy przetłumaczone. Za chwilę pojawi się klimat. No i jeszcze na jedną rzecz chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Live Project Database to jest bardzo, bardzo ciekawe narzędzie Komisji Europejskiej, gdzie mogą Państwo przefiltrować wszystkie projekty, które były dotychczas realizowane. Ta statystyka, którą Państwu pokazywałem, no to właśnie na podstawie tego narzędzia Państwo tutaj wybieracie sobie obszar priorytetowy, środowisko na przykład, to jest po angielsku, robicie sobie zakres pomiarowy, z jakiego kraju, możecie Państwo słowa kluczowe wpisywać albo wolny tekst. No dobrze by było, żebyście Państwo zapoznali się, czy podobny projekt do Państwa nie został, w Państwa zakresie nie został realizowany, tak? No to weryfikując, że innowacyjność to może nie jest dobry pomysł, żeby tutaj weryfikować. Natomiast co jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo dobre i ma dużą wartość dodaną dla Państwa, to nawet jeżeli Państwo sobie wybierzecie po słowie kluczowym albo po tematyce podobny projekt, tak, Państwo będą mieli jakieś tam elementy innowacyjne, to przyglądając się temu projektowi zagranicznemu, mogą Państwo, działaniom, które są przewidziane, mogą Państwo no, sami się zainspirować, o jakie działania można poszerzyć Państwa projekt. Tak? Mogą też Państwo, jeżeli widzicie taką potrzebę, jeżeli chcielibyście Państwo korzystać, realizując swój projekt z doświadczeń innych beneficjentów z innych krajów, no to mogą Państwo ich tutaj poszukać i uwzględnić na przykład w ramach wymiany informacji wyjazd do takiego beneficjenta na początku realizacji projektu. To tyle w tym momencie z mojej strony.